Witam w pierwszym z odcinków podsumowujących kampanię Kureya Minon Academy, Kroczący w ciemności. W tym podsumuję ostatnie wydarzenia, ale kolejne będą pojawiały się co dwa tygodnie na przemian z sesjami, które znajdziecie na kanale. Nasza kampania zaczęła się 10 dnia miesiąca Shinjo, 43 dnia podróży na drodze do Otosanushi. Kureya Minon Academy w towarzystwie orszaku szmaragdowej emisariuszki Otomo Akemi kończą podróż na zimowy sąd. W czasie umilających drogę rozmów Yami zaproponowała Yangowi naukę skradania się, wzywając go do ukrycia się przed orszakiem. Shinseiji umówił się z nim na spotkanie pod bramą miasta, Nezumi jednak się nie pojawił. I od tego momentu żaden z samurajów już go nie widział. W mieście, wśród zachwytów nad pięknem stolicy, pożegnali Akemi, która udała się do swoich kwater. Po zostawieniu powozu Heimin, Kurayami ruszyli na poszukiwania ambasady Kraba i swojej dawnej towarzyszki, Sobo. Hisashi zagadnął o to swojego rodaka, spotkanego na ulicy starszego Hirume. Samuraj nie wiedział o ataku na jego rodzinne ziemie i ich utracie, a Hisashi nie miał serca mu o tym powiedzieć. Kurayami po uzyskaniu informacji ruszyli do siedziby Krabów. Jednak najpierw czekało ich przejście przez kryształową bramę do Ekohikei. Dzięki szczęściu, a może przychylności fortun, Shugenja Ikoma nie znalazł w żadnym z samurajów zalążków wskazy, a sprawdzenie dokumentów ułatwił im znajomy emisariusz, poznany jako członek orszaku Otomo Akei w Kyuden-doji, który zaraz zaprowadził ich do kamiennych ogrodów lwa, gdzie medytowała Sobo. Mniszka po powitaniu podzieliła się wieloma dobrymi informacjami. Po powrocie do klanu znalazła swoją dawną uczennicę, Meikuko, jako czempiona lwów i zajęła przy niej miejsce, jako doradca. Sobo, przyjmując nową rolę, wróciła też do swojego starego imienia, Akodo Taiyo. Największym sukcesem było jednak zmobilizowanie armii. Lwy czekają teraz tylko na rozkaz Meikuko, żeby wyruszyć na południe. Taiyo wysłała gońca, żeby powiadomić czempion o przybyciu Kurayami i umówić się z nią na rozmowę. Po nadrobieniu ostatniego miesiąca w ulubionej herbaciarni Mniszki i rozmowach na temat wydarzeń bitwy o Kyuden-doji, samurajowie postanowili milej spędzić wieczór. Okazało się, że za parę godzin w lokalu, w którym rozmawiali, odbędzie się występ olśniewającego Benkeia. Więc Hisashi, Yami i Sanbankan poszli w międzyczasie znaleźć ambasadę Krabów. Shinseiji ruszył pozostawiony przy bramie miasta wóz, a Taiyo zgodziła się spotkać z nimi w dystrykcie Kanjo, pod bramą do Ekohikei. Shinseiji, w drodze powrotnej z dobytkiem samurajów, szukał swojego Nezumi, Yanga, niestety wciąż bez efektów. Idąc szybszą drogą wskazaną mu przez innego Heimin, trafił do portowej części Toshisoto, słynącej ze znacznej przestępczości. Sam się o tym przekonał. Grupa niewyróżniających się niczym mężczyzn zainteresowała się wozem, który prowadził. Shinseiji za pomocą swoich umiejętności zdołał dotrzeć do ambasady Kraba bez szwanku, jednak cień śledzący każdy jego ruch znów próbował mu przeszkodzić. Hisashi, Yami i Sanbankan po umówieniu się na spotkanie z ambasadorem znaleźli Sobo i ruszyli poznawać miasto. Pierwotnie planowali wyjść do Toshisoto, ale ich uwagę przykuły odgłosy i światła dochodzące z innej części Ekohikei, dystryktu Chisei. Taiyo, obeznana w zwyczajach stolicy, wytłumaczyła samurajom powód święta. Saijitsen no Kakita, festiwal na cześć Kakity. Dystrykt, zamieszkany głównie przez żurawie, hucznie, ale nieco spokojnie niż zazwyczaj, bawił się na cześć ukochanego pani Doji. Święto otwierał wyjazd cesarza ze stolicy na zimowy sąd, ten jednak odbywał się w Otosanushi. Zachęceni opisami mniszki, Kurayami postanowili obejrzeć z bliska festiwal. Tłumy, zdające się nie pamiętać o wydarzeniach, które nie tak dawno rozegrały się na ich rodzinnych ziemiach, oddawały się zabawie, sztuce i pojedynkom, z których słynie festiwal. Przechadzając się po dystrykcie, uwagę samurajów przykuła duża scena otoczona tłumem ludzi. Piątka akrobatów prezentowała przemijanie jesieni i nadejście zimy, w akompaniamencie muzyki granej z wielkim zaangażowaniem na szamisenie przez artystę spod sceny. Po występie Kurayami udali się z powrotem do herbaciarni, pod którą znaleźli Shinseijiego. Heimin wciąż towarzyszyła tylko Ying, poza tym opowiedział o cieniu, który znów się pojawił. W zatłoczonym lokalu właściciel znalazł dla nich ostatnie wolne miejsce w kolorowym tłumie samurajów i Heimin, a po chwili do sali wkroczył Benkei. Modliszka, emanujący zadowoleniem z siebie, zabawiał swoimi sztuczkami gości przez resztę wieczoru. Po występie samurajowie udali się do zagajnika przy świątyni Siedmiu Fortun, gdzie Shinseiji przyzywał istotę, która za nim podążała. Jeszcze przed tym wyczuł mroczną obecność na granicy dystryktów. Duch po przywołaniu uniknął jego pytań i ignorując wolę i rozkazy Shinseijiego, odszedł w towarzystwie dwóch innych cieni. Heimin zaraz potem wstał i bez słowa ruszył między drzewa, mijając głęboki dół w miejscu, gdzie wyczuł mrok.
Za nim ruszyli Hisashi i Sanbankam, a Taiyo, Yami i Ying ruszyły na wieczorny spacer do swoich kwater. O poranku Yami wstała jako pierwsza i po rozgrzewce udała się do jadalni ambasady, gdzie znalazła Shinseijiego. Haemin od rana postanowił ugotować swoim samurajom śniadanie. Jednak przeszkodziła mu w tym kucharka, która uznała go za nowo przydzielonego jej pomocnika. Shinseiji pod jej rozkazami wsparł ją w przygotowaniu posiłku dla wszystkich mieszkańców i samego ambasadora, po czym dołączył do obudzonych przez Yami towarzyszy. Taiyo powiadomiła Miekuko o przybyciu Kurayami, ale nie dostała żadnej odpowiedzi. Samurajowie postanowili odwiedzić ambasadę lwa i dowiedzieć się więcej o godzinie spotkania. Przed wyruszeniem Hisashi dopytał się jeszcze o godziny przyjęć u ambasadora krabów. Godziny popołudniowe. Kurayami poszli do miejsca, gdzie spotkali się z Taiyo poprzedniego dnia, ale jej tam nie było. Mniszka wracała już do ambasady z porannych medytacji. Samurajom bez problemu udało się dogonić staruszkę, która wiedziała już o godzinach przyjęć Miekuko, teraz, przed południem. Rozmowy przebiegały spokojnie. Miekuko zapewniła o gotowości armii i zaopatrzeniu dla krabów. Kurayami no Nakade opowiedzieli jeszcze raz swoją historię i już mieli wyjść, kiedy w drzwiach Yami szepnęła Hisashiemu o ich odkryciach co do ostrzyja Jindena. Miekuko od razu dopytała się, czego jeszcze nie wie, i rozpoczęła się druga część rozmów. Samurajowie wytłumaczyli swoje odkrycia powiązań między ostrzami Handan i Jonetsu, a bronią Kuroshiego, a jako przykład dzieła Jindena podali ostrze Asano, Hansha. Miekuko poza przerażeniem na wspomnienie jej oprawcy, rozwścieczona zaczęła oskarżać Yami o wniesienie dzieła Asahiny do jej komnat i współpracę z Jindenem. Ta broniła się, mówiąc, że ostrze jest dowodem przełamania mocy Maho, ale dyskusję przerwał dopiero Shinseiji, przyzywając samego Asano. Milczący duch modliszki potwierdził słowa Yami i zapewnił Miekuko, że pomaga z własnej woli. Champion, uspokojona, zgodziła się pomóc Kurayami także w tych sprawach. Okazało się, że łączy ich więcej niż Miekuko podejrzewała. Zanim jednak Champion pomoże Kurayami we wniesieniu ich próśby przed cesarza, poprosiła ich o przysługę. Pomoc Karo zarządcy dystryktu, Kitsune Deko, w śledztwie. Kurayami od razu ruszyli wypełnić zadanie. W budynku zarządcy Hito, Deko opowiedział samurajom o sprawie. Po dystrykcie krążą plotki o porwaniach, głównie Roninów i Haemin, najczęściej wieczorami w okolicy Doronokichokage, droga docenianego cienia. Wszystkie porwania zdarzyły się w dół rzeki od tej dzielnicy. Ostatnia sprawa z dystryktu Munakata, okolic, gdzie mieszkają głównie modliszki i żółwie. Kasuga So, kapitan statku, zgłosił zaginięcie majtka, który udał się wieczorem nad rzekę w nieznanym towarzystwie. Zaginiony był uzależniony od jakichś gaijinskich substancji. Kurayami postanowili porozmawiać z kapitanem, jednak Deko powiedział, że ten wypłynął z portu i wróci w ciągu 3 najbliższych dni. Po rozmowie z Deko, Kurayami postanowili spędzić chwilę w kolejnej polecanej przez Taiyo herbaciarni, Hata Keno Kenkyaku Surudoi. Po kolejnym odpoczynku nad czarką herbaty, samurajowie wrócili do ambasady krabu, gdzie przyjął ich Hida Kagehide. Zanim zaczęła się rozmowa z ambasadorem, do Kurayami podeszła kobieta z rodziny Kuni i zaczęła sprawdzać obecność skazy. Kiedy już odwracała się potwierdzić jej brak, Hisashi zaczął kaszleć krwią. Czarną krwią. Zaalarmowana kobieta przyzwała strażników i obiecała uleczenie kraba, po czym od razu zabrała go z ambasady. Nie starczyło nawet czasu na przekazanie Tegaty Kurayami na Nakadę w ręce Yami. Kagehide jednak zgodził się wysłuchać sprawy Hisashiego z ust jego towarzyszy, a na pytanie Yami odpowiedział, że znajdą go w Yokanoshindei, świątyni oczyszczenia. Hisashi został zaprowadzony do budynku zaraz obok ambasady, wypełnionego takimi samymi jasnymi pokojami. Został umieszczony w jednym z nich, strażnik zabrał wszystkie jego rzeczy, a Hisashi został sam z kobietą, która przedstawiła się jako Hida Kitabayashi. Nad czarką dziwnego, rozgrzewającego naparu opowiedział jej o demonie, który prześladuje go od dzieciństwa i pozbawił go wszystkich bliskich osób. Po rozmowie Hisashi zasnął, odurzony naparem. W sali audiencyjnej Hida Kagehide wysłuchał opowieści Kurayami o sytuacji krabów, utracie ziemi Hiruma i poświęceniu Kuni Osaku. Następnie postanowił poczekać z ogłaszaniem prośby Temburo do rozpoczęcia zimowego sądu. W ten sposób Kagehide chce najpierw przekazać informacje wyżej położonym samurajom, żeby uniknąć niechcianych reakcji ich podwładnych. Po ustaleniu dalszego działania ambasador przekazał mi list do Hisashiego od pana Temburo i polecił samurajom spotkanie się z własną córką, która ma kontakt z Trybunałem Sentaku. Przed udaniem się w miejsce, gdzie wysłał ich Kagehide, Kurayami postanowili odwiedzić Hisashiego w świątyni oczyszczenia. Jednak od wejścia powstrzymał ich młody gwardzista. Po chwili przekonywania jego ważności ich sprawy do Kitabayashi, samuraj, który przedstawił się jako Hida Imai, zabrał Kurayami w bardziej odosobnione miejsce,
gdzie dał się przekonać do wpuszczenia ich w zamian, oczekując wspomnienia o nim, szmaragdowej emisariuszce, Otomo Akemi. Po wejściu do budynku okazało się, że całe dwa pierwsze piętra są wypełnione takimi samymi białymi pokojami. Kurajami zostali zaprowadzeni na najwyższe, trzecie piętro, gdzie w jedynym większym pokoju była Kitabayashi. Kobieta początkowo odmawiała spotkania z Hisashim, jednak dała się przekonać ważnością listu od samego czempiona krabów. Zanim jednak zaprowadziła ich do pokoju przyjaciela, poprosiła o oczyszczającą medytację, żeby nie niepokoić chorego towarzysza. Rytuał trwał 4 godziny. W czasie jego trwania Shugenja wyczuła nadnaturalne pochodzenie Shinseijiego i umiejętności śniącej Wing. Po oczyszczeniu Kitabayashi zaprowadziła Kurajami do pokoju Hisashiego, który obudził się akurat w momencie, kiedy jego przyjaciele weszli do środka. Kuni wyglądał na zdezorientowanego, ale od razu wziął przekazany list i zaczął go czytać. Hisashi przekazał słowa Temburo. Czempion zaleca pośpiech co do sprawy zebrania armii, a o ostrzu Handan Kuni przekazał tylko, że czempion nie ufa nikomu poza nim. Przerażony stanem swojego sensei, Sanbankan bardzo źle zareagował na jego zmęczenie terapią i próbował przekonać do odbicia go siłą zebrania stąd w jakikolwiek sposób. Hisashi jednak stwierdził, że to jedyne miejsce, w którym ma szansę na pomoc i postanowił spędzić tu jeszcze czas, mimo że wie dobrze jak nikt inny, jak nieludzkie są metody Kuni. Po obiecaniu przez Hisashiego, że nie zapomni o celu ich zadania, w zamian za obietnicę przyjaciół, że po niego wrócą, kiedy tylko będą mogli, Kitabayashi podeszła, żeby zakończyć rozmowę. Zanim jednak wyprowadziła Kurajami z budynku, poprosiła Shinseijiego o chwilę rozmowy. Powiedziała w niej Heimin o tym, czego dowiedziała się o nim w czasie rytuału, o jego pochodzeniu z różnych wymiarów i byciu pozaświatową istotą, a on, zamiast bronić swoich tajemnic, potwierdził je. Zaproponował wytłumaczenie i dopowiedzenie tego, czego Kitabayashi nie wie. Mówili się na rozmowę o zmierzchu pod ambasadą krabów. W wyjściu ze świątyni oczyszczenia Shinseiji postanowił poszukać Yanga. Zwrócił się w tym celu do otaczających go zawsze duchów, jednak tym razem na jego prośbę odpowiedział tylko zawsze obecny cień. Mimo niepokojącej obecności Heimin ustalił miejsce do rozpoczęcia poszukiwań, wybrzeże rzeki Słońca. Po wyruszeniu Heimin, Taiyo, Sanbankan i Yami poszli na miejsce, które wskazał Kagehide, spotkać się z jego córką, Saseri. Kurajami zastali ją na budowie, zaraz przy wyrwie, którą poprzedniego dnia zlokalizował Shinseiji w towarzystwie żurawia, Yasuki Gushikena i Feniksa, Asako i Kuno. Córka ambasadora razem z żurawiem pracują nad budową kamiennych sądów, jednak napotkali problem, z którym ma pomóc im właśnie Ikuno. Po przywitaniu się i przekazaniu pozdrowień od ojca, Saseri potwierdziła jej kontakt z Trybunałem, jednak sprawa budowy wymagała dużo więcej czasu, zwłaszcza z problemami, które teraz napotkali. Zaproponowała jednak wymianę. Kurajami no Nakade pomogą jej z budową, a ona porozumie się z Sentaku jak najszybciej. Samurajowie, wbrew oczekiwaniom Saseri i Gushikena, zgodzili się. Okazało się, że Ikuno został tu wezwany właśnie w tym celu. Zabezpieczenie Oniwarai, uśmiechu Oni. Wyrwa, ślad po bitwie czterech wiatrów, od lat niepokoi mieszkańców miasta. Stale się rozszerza i grozi zawaleniem zabudowań. Właśnie to przeszkadza w budowie sądów. Rozpadlinę trzeba zabezpieczyć i właśnie tym zajmą się Kurajami z pomocą Ikuno. Zanim jednak wejdą do środka, postanowili poznać się lepiej ze swoim nowym towarzyszem. Ruszyli do dobrze sobie znanej herbaciarni, Ryoken no Saego Sakura. W tym czasie Shinseiji szukał Yanga, niestety znów bez większych efektów. Udało mu się tylko dowiedzieć od przepływającego wioślarza o klanach Nezumi, zamieszkujących brzeg rzeki. Heimin wysłał Ying do reszty towarzyszy, żeby przekazała im tę wiadomość, a on sam ruszył na spotkanie z Kitabayashi. Spokojne rozmowy i poznawanie się Kurajami i Ikuno przerwała Ying, która dołączyła się do picia herbaty, a niedługo po niej Shinseiji. Wykończony, w złym humorze, nie chciał za dużo opowiadać, jednak przekazał, że Hisashi wyjdzie ze świątyni oczyszczenia za 2 dni.